Gra na emocjach i gra słów to dwie gry, które świetnie sprawdzą się w atmosferze towarzyskiej i rodzinnej. W grze na emocjach będziemy sprawdzać, jak dobrze znamy emocje innych graczy. Dostaniemy różne takie ikonki, takie karty z memo-infografikami, a naszym zadaniem będzie odpowiedzieć, określić emocje innego gracza. Mamy takie podpowiedzi, na przykład nocuję pod namiotem i słyszę natarczywe bzyczenie komara. Jak się wtedy czuję? I inni gracze muszą tymi ikonkami wskazać prawidłową odpowiedź, jeżeli będzie ta odpowiedź, która spodoba się najbardziej osobie, która odpowiada na pytanie, wygrywa i zmieniamy się rolami. Gra słów to gra w skojarzenia i tu gramy zespołowo, kooperacyjnie, bawiąc się wspólnie, odgadując na zasadzie ikonek o tym, co dana osoba wylosowała, i nie podpowiadając nam, musimy zgadnąć, o czym myśli.